Jak wiecie, o przynętach mogę gadać godzinami, no ale dzisiaj skupimy się na przynętach, które na pewno znajdą się w moim pudełku na tej pierwszej majowej wyprawie na szczupaki. Będziemy łowić raczej na płytkiej wodzie, więc ten zestaw, który tutaj pokażę, powinien zadziałać właśnie w takich okolicznościach. Po pierwsze, woblery. Myślę, że nie ma tutaj zbyt dużo woblerów, które chciałem Wam pokazać, ale na pewno chcę przetestować ten kolor, który mi się podoba dość. Jest to albino pike. Dla tych, co lubią łowić małe ryby, no i trochę większe, 13, no i te prawdziwe mamuśki, 16 w nowym kolorze. Jestem pewien, że w żadnym jeziorze jeszcze szczupaki tego nie widziały, a myślę, że to może być dość ciekawy argument, żeby tego koloru i tych przynęt spróbować. No i oczywiście jerki. Jerków mamy naprawdę mnóstwo, ale dla tych, co lubią gruby kaliber, warto sięgnąć po slidera 16. Wiem, że jest ciężko dostępny, ale jak ktoś ma, naprawdę warto spróbować. Oczywiście do niego twarda wędka i bardzo mocne zacięcie. Pamiętajcie o tym. Klasyczny Fatso, stara 14 w kolorze Real Roach. Zawsze jest u mnie w pudełku w wersji floating. Do 3 metrów działa, naprawdę nurkuje na jakiś metr, więc można na takiej płyciźnie całkiem łowić, to znaczy na metrowej wodzie, kij do góry i działa. A jak kij opuścimy, do 2 metrów spokojnie, do 1,5 metra schodzi. No i te dwa nowe kolorki, myślę, że są całkiem ciekawe. Na pewno też szczupaki ich nie widziały. Są co prawda w wersji tonącej, ale jeśli mówimy o takich jeziorach, na przykład jak Żarnowiec, gdzie szczupaki są teraz, będą na większej głębokości, gdzie łowi się je głównie trollingiem, spróbujmy porzucać w takich miejscach. Przy długim wyrzucie na jakieś 40 metrów i chwilkę odczekamy, możemy na 4, 5, 6 metrach tą przynętę prowadzić. Kolor jest bardzo żarówiasty, a to często bardzo fajnie działa, nawet w czystej wodzie. Pamiętajcie o tym. Myślę, że warto wspomnieć też o jackach w nowym kolorze. To jest przynęta tonąca, ale można nią spokojnie łowić nawet na płytkiej wodzie. Tylko kij do góry. Pamiętajcie, nie trzeba szarpać w dół. Można szarpać w górę. Ona jest tak wyważona, że raczej ma tendencję do wyjeżdżania w kierunku powierzchni, więc to nie jest znowu, mimo że to jest przynęta tonąca, to nie jest przynęta na głęboką, bardzo głęboką wodę. Można na nią łowić na wodzie 4-5-metrowej, ale wtedy przerwy dłuższe, kij w dół, dłuższe i spokojne pociągnięcia. Dłuższe, spokojnie pociągnięcia, a na końcu warto jeszcze dodać ten taki smaczek nad garstkiem, żeby on tam zawibrował, gdzieś skoczył w bok. Te kolory moim zdaniem się sprawdzą zarówno na czystej, jak i na mętnej wodzie. Dwa nowe kolory Sweepera. Bardzo fajne, podobają mi się. Tego widać z daleka, już próbowałem na oba łowić. W Irlandii niedawno wróciłem. Z daleka widać, bardzo fajnie można zarejestrować miejsce, gdzie przynęta pracuje. Myślę, że niedługo będą na to złowione piękne ryby. No rzecz jasna, nie odmówię sobie sliderka Sweepera 14, który złowił już setki, jeśli nie tysiące szczupaków na świecie, więc nie trzeba go specjalnie rekomendować. To jest taki kolor i wielkość absolutnie uniwersalna, zarówno na szczupaki małe, jak i te największe, super największe. Złowiłem na to życiówkę i myślę, że wiele metrówek jeszcze złowię. Bez sliderów się nie ruszam w ogóle na szczupaki, więc na pewno będę miał w pudełku slidery. 10, jak zawsze mówiłem, to jest takie optymalne, kompromisowe rozwiązanie dla tych, którzy mają wędki castingowe, ale również dla tych, którzy mają klasyczny zestaw spinningowy. Spokojnie tym można łowić wędziskiem spinningowym i kołowrotkiem tradycyjnym. Nie musi to być pała jakaś strasznie twarda, jerkowa. Dacie radę, tylko pamiętajcie, żeby wędka nie była za długo, bo sobie utrudniacie sobie robotę. 2,10, 2,20 max, raczej sztywna, plecionka 0,22 i spokojnie tym się da łowić. Oczywiście 11 Ratlin. Ratlin jest zrobiony z plastiku, w środku ma grzechotkę, w odróżnieniu od tradycyjnego, klasycznego slidera, który jest zrobiony z pianki, nie ma grzechotki, więc takie dwie przynęty, przynajmniej takie dwie, klasyczny, piankowy, cichy i ten głośny. Na zmianę, słuchajcie, warto się podzielić z kolegą, ten łowi, jeden łowi na grzechoczącą przynętę, drugi na zwykłą i po zwykle, jeśli w ogóle są brania, bo to też jest kwestia dnia i tak dalej, nastawienia ryb danego dnia, ale jeśli są brania, to bardzo szybko stwierdzicie, która lepiej wersja pasuje i wtedy druga osoba zakłada tego lub tego.
Pamiętajcie o tym. Tak samo jest to kwestia przynęt, które pracują bardzo liniowo, czyli jak faco na przykład, który się nie ucieka na boki, pracuje jak wahadłówka, ale też przynęt takich gliderów, czyli slider lub też sweeper. Też warto kombinować, jedna osoba łowi na faco, druga na slidera czy na sweepera i od razu widzimy, która przynęta w danym dniu działa. Kombinujmy, podzielmy się obowiązkami na łódce i to zawsze przynosi najlepsze rezultaty. Jeszcze mówiąc o faco, zapomniałem wspomnieć, no dziesiątka oczywiście to jest tak jak slider dziesiątka, przynęta uniwersalna w wersji pływającej jak i tonącej, spokojnie ogarnia te klimaty wczesnowiosenne, majowe. Ja lubię łowić raczej na tonącą wersję, dlatego że ona jest bardziej uniwersalna, czyli łowimy i na płytkiej wodzie, takiej od metra, jak i na głębszej, czyli ta strefa taka 2-4 metry. I tutaj chciałem powiedzieć jeszcze o tych nowych kolorach, które niedawno się ukazały w handlu. Trzy nowe kolory, dziesiątki. Na pewno szczupaki ich nie widziały, a są dość ciekawe, więc warto by było, żebyście zwrócili na nie uwagę. W obu wersjach są w tym momencie produkowane. Pływająca z żółtą nalepką, tonąca z niebieską nalepką. No i na koniec jeszcze o popperze, który czasami robi bardzo świetną robotę, jeśli ryby są na płytkiej wodzie, w trzcinkach, w zielsku gęstym, na jakichś zdalanych łąkach. Przepięknie się na to łowi. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam łowić na przynęty powierzchniowe. I popperek, ten Ratlin Pop Salmo, spełnia wszystkie wymagania, które stawiamy właśnie takiej przynęcie powierzchniowym. Także polecam. Jeśli chodzi o przynęty twarde, to wszystko na razie. A zupełnie inną kwestią są przynęty miękkie. O czym powiem później. Najbardziej lubię łowić na woblery oczywiście i na jerki, czyli przynęty twarde, ale bez gum się nie ruszam na ryby od wielu lat. Teraz bym chciał powiedzieć wam właśnie kilka słów na temat gum, które na pewno trafią do mojego pudełka na majówkę. Nie ma ich zbyt wiele, ale myślę, że jest to zestaw, który mogę spokojnie z czystym sumieniem polecić, bo złowiłem już naprawdę fajne szczupaki na te przynęty. Tak naprawdę Fox ma kilka dobrych przynęt. Bez takich kotletów na pewno nie pojadę na majówkę. Nie wiem, ile będę na to łowił, ale z pewnością każdą dobrą miejscówę obłowioną mniejszą przynętą jeszcze obłowię czymś takim. To jest Proszadzik 28, największy reaper w ofercie Rage'a. Jestem pewien też, że mogę spokojnie polecić wam imitację szczupaka, czy to w tej wielkości, czy mniejsze, czy większe, bo to jest taka średnia, myślę, że przeciętna wielkość, taka dość fajny kompromis między ogromną przynętą ciężką, do której trzeba mieć specjalny sprzęt, a tą bardzo małą, która moim zdaniem na majówkę powinna zostać w pudełku. Coś takiego, wiecie dlaczego? Dlatego, że w tym właśnie momencie nie ma jeszcze zielska i te małe szczupaczki zeszłoroczne, które mają dokładnie tą wielkość, nie mają się gdzie schować. Więc warto zastosować właśnie taką gumę, która świetnie imituje małego szczupaka. Pamiętajcie o tym, że wielkie szczupaki nie tylko odganiają mniejsze osobniki tego samego gatunku, z powodu terytorializmu, ale również zwyczajnie połykają, pożerają te mniejsze osobniki, czego każdy z was był świadkiem na pewno, kto łowi dłużej szczupaki. Tak więc akurat ten rozmiar idealnie nadaje się na majówkę. Dość lekko obciążony, ja tu dałem dziesiątkę, ale myślę, że nawet można by było na tej wodzie takiej do 2 metrów założyć jeszcze mniejszą wkrętkę. Oczywiście Proszadzik tej wielkości myślę, że poleci w pierwszej kolejności do wody. Tutaj też jest dziesiątka, możliwe, że dam piątkę na płytkiej wodzie. Ten kolor złowił dla mnie mnóstwo szczupaków. Na pewno warto go polecić, nie tylko na przełomie dnia i nocy, bo to jest taki książkowy moment, kiedy takie kolory się stosuje, ale również tam, gdzie wszyscy rzucają takimi naturalnymi kolorami, warto coś takiego założyć. Nie sądzę, żeby było trzeba mocniej uzbrajać niż w jedną kotwicę. Ja tak będę zbroił. Większość szczupaków siedzi, właśnie łapie w pół przynętę, więc to jest wystarczające uzbrojenie. Pamiętajcie, jak dołożycie więcej kotwic, to przynęta się robi, usztywnia się i praca po prostu jest gorsza. Oczywiście progrób to jest też taka wielkość uniwersalna moim zdaniem na szczupaki. Są większe progruby, są mniejsze, ale myślę, że to jest idealna wielkość właśnie na majówkę. I ta przynęta, o czym już mówiłem wielokrotnie, daje się ekstremalnie wolno prowadzić. I to czasami przy zimnej wodzie, kiedy szczupaki troszkę mniej są aktywne,
to właśnie prędkość prowadzenia jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu. Tutaj wystarczy też jedna kotwica lub też duży hak, mała główka, 5 gram, max 7, 10 max absolutnie i to będzie Wam działało. Zobaczycie, jak to fajnie pracuje i jak to fajnie działa. Replikanty. No mamy dwa rodzaje replikantów, trout i klasyczny replikant wobble, tak to się nazywa, w wersji shallow. Oba działają świetnie na płytkiej wodzie. Są oczywiście te same przynęty w wersji głęboko cięższej, z hakiem tutaj wbudowanym ciężarkiem w środku. Ja wolę używać tych, dlatego że tutaj oczywiście zamiast klasycznej wkrętki bez ciężarka można wkręcić dowolny ciężarek i przerobić bardzo szybko taką przynętę do płytkiej wody, na dowolną do łowienia na dowolnej głębokości. Ale tak jak mówiłem, majówka to jest raczej kwestia płycizn, wody od metra do trzech. Także te dwie przynęty, tutaj zwracam uwagę Wam, że wrócił ten kolorek, który był wycofany na 2 czy 3 lata. Bardzo dobry kolor. Prosty, ale bardzo dobry. Działa zawsze. No i dla tych jeszcze, którzy pojadą na Żarnowiec na otwarcie, warto wspomnieć o tym, że wrócił ten replikant jointed w starej wersji. Taki z wieloma tutaj pochlastany, jakby żyletką ktoś go pochlastał. I to powoduje, że ma świetną zygzakowatą pracę podczas trollingu. Przy takiej klasycznej prędkości, przy wypuście jakieś 35-40 metrów na 3-4 metry, 4 metry schodzi, ktoś chce głębiej, można dopalić go albo wolniej płynąć, wtedy wiadomo, że będzie trochę głębiej. To też zależy od grubości plecionki oczywiście i tak dalej. Tak czy inaczej, te dwa kolory myślę, że wystarczą w zupełności. Nie tylko na Żarnowcu, powinny Wam dać piękne ryby. Na koniec muszę Wam pokazać takie cudo, które niedawno ściągnąłem, ponieważ mnie to zainteresowało. To jest przynęta z oferty Strike Kinga, która też jest u nas, które przynęty są u nas dostępne od niedawna na naszym rynku i w ogóle w Europie. Tą sobie ściągnąłem, bo to jest taki riperek, dedykowany oczywiście do połowu basów. Ma taki dość nietypowy kształt, pusty w środku. Jest bardzo ekstremalny, zobaczcie, jakie to jest mięciutkie. On jest bardzo miękki, ma nieprawdopodobnie piękną pracę. Ciężko go uzbroić, bo tutaj jest niedużo mięsa, także mała wkrętka. Jedna kotwica działa naprawdę zajebiście. Myślę, że jakby się dociążyło, to też będzie na głębszej wodzie dobrze działał. To się nazywa Shad Delicious, czyli szat przysmak, coś takiego, tak? Delicja i szat. Szat to jest taka rybka, która w Stanach jest taką podstawową ofiarą wszystkich drapieżników, również basów. Moim zdaniem na majówce to się sprawdzi. Może nie na te ogromne mamuśki, ale nie oszukujmy się, raczej polujemy na średniej wielkości szczupaki. Polecam. Są jeszcze mniejsze wielkości, no, a ja bym wolał, żeby były większe. No ale trudno, takie są największe u nas w ofercie. Także poszukajcie w sklepach, warto, na pewno się sprawdzi. Warto też powiedzieć parę słów o tej przynęcie, która niedawno się pojawiła w ofercie Rage'a, Slick Finesse. To jest akurat największy rozmiar. Myślę, że na ten będę łowił. To jest w zasadzie jaskółka do werta, jak widać, z takim jaskółczym ogonkiem, ale świetnie działa, normalnie z rzutu, prowadzona jak twitchbait, czyli dość szybkie szarpnięcia, pozwoli Ci opadać. Ta przynęta nie opada prosto, tylko robi takie zakosy na boki. Świetnie działa. W momencie, kiedy z jakiegoś powodu szczupaki są nie za bardzo chętne do brania na tradycyjne przynęty, warto potwitchować takim właśnie slickiem, Slick Finesse, pamiętajcie tą nazwę. Są oczywiście mniejsze rozmiary, również takie, ale zdecydowanie polecam ten lub ciut mniejszy. Warto spróbować, bo to działa. Myślę, że każdy z Was ma już jakiś plan odnośnie tej majówki i odnośnie miejsc, od których zacznie swoje łowienie szczupaków pierwsze w tym roku. Wiadomo, szczupaki będą raczej na płytkiej wodzie, potarle trzymają się cały czas okolic brzegu, trzcinowisk, zwłaszcza jeśli przy trzcinach jest jakiś spad, zawsze warto takie miejsca obłowić. Z powodów dwóch. Po pierwsze, przebywają zawsze w okolicach tarlisk, a po drugie, niedawno lub też właśnie ma miejsce tarło płoci i zawsze te szczupaki, zwłaszcza większe, doświadczone, krążą w okolicy i szukają łatwiej zdobyczy. Ale ja chciałbym Wam zwrócić uwagę też na głębsze miejsca, ponieważ po pierwsze te wielkie szczupaki, zwłaszcza w ostatnich latach, trochę się dziwnie dzieje z pogodą, wszystko się przesuwa,
w zeszłym roku i dwa lata temu w wielu jeziorach szczupaki się w ogóle nie wytarły, więc zachowują się trochę dziwnie. I należy pamiętać o tym, że te największe sztuki, jeśli już dawno się wytarły, to przemieszczają się wraz z wzrostem temperatury wody troszkę głębiej. Więc należy szukać właśnie takich szybkich spadów, o których już wspomniałem, ale poszukajcie, łówcie nie tylko na płytkiej wodzie, bo tam będą oczywiście szczupaki, ale raczej spodziewałbym się mniejszych sztuk, takich do 2-3 kg. Natomiast jak ktoś się nastawić na grube sztuki, to zwłaszcza patrząc pod kątem naszych łowisk, gdzie na tej płyciźnie będzie pełno łódek, wszyscy będą tam nawalali wszystkimi przynętami świata, ja bym się odsunął troszkę dalej. Popatrzeć na echosondzie, gdzie jest stok, gdzie jest koniec zielska. To zielsko jeszcze przy dnie będzie wychodziło, ale można je zaobserwować na dobrej echosondzie. Odsunąć się to będzie przeważnie między 4 a 6 metrem, w zależności od tego, jak przejrzysta jest woda w danym zbiorniku. Odsunąć się troszkę dalej, znaleźć ten kant, gdzie kończy się zielsko i próbować płynąć, kotwiczyć właśnie na tym kancie. Rzucać do brzegu, tak żeby przynęta przecinała właśnie to załamanie. Pierwsze załamanie lub też drugie załamanie, ale to już raczej pod koniec maja. Więc zwróćcie uwagę na te załamania dna, na stoki górek. Zwracam też uwagę na to, że stoki południowe będą zupełnie w innym czasie zarastały zielskiem, północne w innym czasie. Zwróćcie uwagę na stoki południowe, tam jest troszkę więcej zielska, szybciej życie budzi się w tych właśnie miejscach, tam jest więcej drobnicy i będą tam właśnie szczupaki. Zwykle na północnych stokach, często północnych stokach górek w ogóle jest pustynia, także zwróćcie też uwagę na to. Poszukajcie spadów, poszukajcie cypli z dużymi różnicami głębokości, bo tam zawsze warto poszukać, zwłaszcza jak ktoś poluje na grube sztuki.